Podróż z klimatem i z pasją rozpoczynamy w samym środku Pomorza Zachodniego, w otulinie Ińskiego Parku Krajobrazowego. Docieramy do malowniczego miejsca w Bełcznie, które stworzyła Grażyna Zaręba-Szuba, autorka książki kucharskiej o tradycjach kulinarnych Pomorza Zachodniego. Zanim odwiedzimy blisko 300-letni dom, dawną pastorówkę, oglądamy nie bez zachwytu ogród pełen różnych zakamarków i atrakcji. Idziemy na Pani Włości. Tak, idziemy na nasz hektar. Co tutaj ogrodu Pani stworzyła właśnie, bo widzę warzywnik, widzę łąkę kwietną. Tam z lewej strony dziki ogród, nieuprawiany. Większość rzeczy może wymagałoby prawdziwej ręki ogrodnika, ale my tutaj pozwalamy roślinom, żeby sobie robiły i buszowały, żeby robiły sobie co chcą, żeby stworzyć tutaj taką formę mikroklimatu. Posadziliśmy rośliny, trawy, one nie przemarzają, bo Pomorze to taki rejon, że albo jest bardzo gorąco, albo jest bardzo zimno i nie wiadomo jak z tą pogodą. Stworzyliśmy tajemniczy ogród. Stworzyliśmy tutaj taką bazę dla naszych gości, żeby tutaj sobie przyjeżdżali, żeby się cieszyli wsią. Ogród, wysokie grządki, fasola u nas w tym roku dominuje. Są niektóre rzeczy, które się same wysiały, niektóre my wysialiśmy. Wszystko, co potem trafia tutaj na talerz. Wszystko, co trafia na talerz. Podagrycznik, z którym przestaliśmy wojować, to są te roślinki. Więc w momencie, kiedy nam już brakuje szpinaku, to zbieramy podagrycznik. Od czasu do czasu go kosimy. Chodzi o te nowe listki, bo stare nie nadają się do jedzenia, są zbyt łykowate. My to jemy. Bardzo mi odpowiada ta moda na tą dzikość. Jestem usprawiedliwiona, że nie muszę dziabać z haczką. Staramy się nie kosić tego, czego nie musimy. Czyli tego, czego nie musimy. Zostawiamy to po prostu dzikiej przyrodzie. Czyli można powiedzieć ogród dla klimatu. Tak, i po to, żeby było właśnie dużo ptaków, bo przyjeżdżają do nas ludzie, którzy specjalnie przyjeżdżają obserwować. Oprócz tego, że lunetę im wystawiamy, żeby mogli nocą obserwować niebo, to siedzą sobie i obserwują to wszystko, te wszystkie żyjątka i wszystkie ptaszki. Idziemy piękną alejką. Co jest na końcu tej alejki? Idziemy do naszego garden roomu. Idziemy do pokoju, który letnią porą służy za pokój, który wynajmujemy, szczególnie parom. W tej chwili jest tutaj wystawa. Miesiąc temu mieliśmy organizowany plener malarski, a prace poplenerowe wiszą w domu. Idziemy do naszego... Wow! Jak tu pięknie, naprawdę. Jesteśmy w garden roomie, tak. Tu organizujemy letnie przyjęcia w stylu slow food, czyli takie niezobowiązujące, powolne. Wyrzucamy tutaj masę poduszek, dywany wtedy, kiedy są goście, żeby można było sobie tak pięknie sobie być. Tutaj wokół jest ogród, a kto chce wieczorową porą pokąpać się, popływać, to też jest miejsce. Że pięknie sobie być. Pięknie sobie być, jest tak. Cudowne. Tak, tak. No tak to odbieram, tak w ogóle tak odbieram życie. Pięknie jest żyć, pięknie jest dobrze żyć, ze spokojem żyć i mieć świadomość tego, że czas tak szybko ucieka, a my tak naprawdę niewiele mamy czasu, żeby korzystać. Czy wyobraża sobie Pani żyć teraz w innym miejscu niż tutaj? Ja się chyba tak mocno, w ogóle się przywiązuję bardzo do miejsca, do rzeczy. Mnie jest trudno w ogóle pozbywać się starych ubrań, starych mebli, więc to zero waste jak gdyby do tego miejsca zaczyna być mocno przypisane. I chyba bym nie chciała stąd wyjeżdżać. Za dużo serca włożyłam w to wszystko, co robię i wkładam do tej pory. Co tam za budynek widać? Zbliżamy się do naszej zagrody edukacyjnej, do drewnianej chaty, która normalnie podczas roku szkolnego służy nam za ekomuzeum. Uczymy dzieci o dziedzictwie kulturowym tutaj tego miejsca, Pomorza Zachodniego. Robimy warsztaty i z gotowania, i warsztaty z kulturoznawstwa. Takie malownicze płotki.
malownicze płotki. Tak, dzieci są takie szczególnie ciekawe, nie? Do czego służą te patyki? I wyciągały, no ale dobra, wybaczam. Wybaczam. Czasami ciekawość jest silniejsza. No i znowu muszę to powiedzieć, że to klimatycznie. Ja się to powtarzam ciągle. No tak, jest rzeczywiście klimatycznie. Staraliśmy się, żeby oddać temu miejscu też taki szacunek i hołd tradycji. A skąd te palmy tutaj? Palmy, to są palmy wielkanocne z niedzieli wielkanocnej. Każdej jednej niedzieli wielkanocnej w Łobrzu odbywa się święto. Jest to niedziela palmowa i panie z kół gospodyń wiejskich robią palmy. Przyszedł czas na podziwianie wnętrza domu i pracy twórczej w tutejszej kuchni. Jaka jest państwa historia w tym miejscu? Wszystko było przypadkiem. Znaleźliśmy się tutaj, kupiliśmy ten dom jakieś 20 lat temu, może nawet więcej, może to było 25 lat temu. A to miał być nasz dom rodzinny, tutaj miały wychowywać się nasze dzieci. Remont trwał tak długo, że dzieci nam urosły, poszły w świat, a my zostaliśmy tutaj sami. No i tak się zaczęło. Zamknęliśmy firmę, którą prowadziliśmy w miasteczku obok i pomyśleliśmy sobie, że już teraz nie będziemy nic robić, kompletnie nic. Będziemy odcinać kupony, będziemy się bawić, będziemy szaleć, ale goście, których zostawiliśmy, przyszli tutaj za nami i chcieli ponownie dobrze jeść. I się zaczęło i kółko, i od nowa, i od nowa, i od nowa. I tak się zdarzyło. Co to za miejsce? Bo miejsce jest wyjątkowo magiczne. O tak, jesteśmy w bardzo starym domu. Dom wybudowany był w 1648 roku. Jak historia mówi, wcześniej znajdował się tutaj zajazd. Od 1840 albo 1850 roku była to pastorówka, aż do 1945. Mieszkał tutaj pastor Kopp, był ostatnim pastorem tego miejsca. W 1945 roku wyjechali stąd z trójką swoich dzieci. I później w tym miejscu było archiwum państwowe, po archiwum państwowym szkoła, po szkole przedszkole, po przedszkolu zakład wikliniarski. To był ten czas, kiedy my kupiliśmy obiekt, kiedy był tutaj właśnie zakład wikliniarski, czyli tak naprawdę to tutaj nie było nic. Czyli w jakim był stanie ten budynek? No, co ja tu powiem? No, według mnie się wydawało, że w fantastycznym stanie. A ja tak bardzo optymistycznie podchodzę do wielu rzeczy, z sercem bardziej. I okazuje się, że czasami jest głowa też potrzebna. To jest miejsce na pewno z duszą, z klimatem i z pasją. Pani tutaj urządza wnętrza. Wierzę w to. Tak, my te wnętrza urządzaliśmy sami. Nie korzystaliśmy z doradztwa żadnych architektów. Robiliśmy to od początku do końca. Wymyślaliśmy to z mężem. Przyciąga tutaj ta sielskość, ale też smaki. Tak. Tak, nie będę skromna. Ja poświęcam się od początku do końca temu, co robię. Więc jak już coś robię, to staram się, żeby to było fajne i już, żeby to było szczere i uczciwe od początku do końca. I myślę, że nasi goście doceniają to, wiedzą, że tu nie ma skuchy, że pracujemy na produktach lokalnych, peklujemy mięsa, wędzimy mięsa, mamy truska, kisimy, jak za dużo to kisimy. Niektórzy mówią o pani, że ma w sobie pani jakąś taką magię, czarownica, wiedźma, w pozytywnym sensie oczywiście. Proszę posłuchać, ja myślę, że ja jestem tą taką babą z lasu, co to czaruje. No. Mogłabym takie wywary robić. Ja jeszcze zapytam o to, co jest na stole, na przykład to, co jest tam z makiem. Ach tak, to jest po raz pierwszy zrobiona przeze mnie galaretka z maków polnych. I teraz, żeby ona się tak zachowała, żeby tak w takiej była konsystencji, zamiast pektyny użyliśmy jabłek. A jak zazwyczaj powstają takie nowe potrawy, nowe produkty?
Moją pasją są książki kucharskie, stare książki kucharskie, jakieś stare receptury, a oczywiście tego, co nie doczytam, to zmyślę, dołożę, spróbuję, zamaluję. Szczypta magii. Tak. Można tutaj skosztować pysznych tortów z niezwykłych składników. Z czego składa się ten tort? To jest tort konopny i w środku jest konopia, alkohol i truskawki oraz syrop z kwiatów czarnego bzu. Skąd czerpiesz inspirację, tworząc takie nietypowe torty? Ach, robię to, na co mam ochotę zjeść. Także szukam takich właśnie niebanalnych połączeń smaku, których no, trzeba szukać w takich mniejszych miejscowościach, w jakich mieszkamy, więc postanowiłam zadziałać sama i takim hobby się właśnie zajęłam. I tu się dzieje magia. No. To magia się zadziała u góry w kuchni, a potem tutaj. Jest bardzo przyjemnie, jak się przychodzi i się buszuje po tych tutaj zakamarkach, bo Tadeusz, mój mąż, jest specjalistą od nalewek, więc one sobie stoją tutaj i dojrzewają. Staramy się tutaj często gości nie wpuszczać, nie chcą wychodzić. Jest tak, nie marnujemy jedzenia. I wszystko, co jest za dużo, to trafia do słoików. Ja tu widzę takie jarzębiny, lilaki, śliwki, grzyby, żółciak siarkowy. To jest huba. To jest grzyb, który rośnie na drzewach. I taka fantastyczna kuchnia z tego, to jest chicken on the woods, czyli kurczak z lasu, dla wegan i dla tych, którzy nie jadają mięsa, więc przygotowujemy posiłki. Tutaj na przykład mamy śliwki jak oliwki, kiedy nam śliwka w czerwcu zaczyna gubić owoce, zielone są, niedojrzałe, to my je zbieramy i marynujemy, a potem podpiekamy i podajemy zamiast oliwek. Takie miejsce opuszcza się nie tylko przepełnionym czarem różnych smaków, ale także zrelaksowanym. Z pewnością tylko po to, by za chwilę za nim zatęsknić.